Siostra Julia, jej przykład życia powoduje, że człowiek się zbiera, że jednak widzi, że warto. Moja mamusia przez kilka godzin modliła się przy pomniku siostry Julii Rodzińskiej. I w momencie, kiedy wróciła do domu, dowiedziała się, że ja szczęśliwie się wybudziłam od operacji. Bardzo często zwracamy się do niej z prośbą, z modlitwą. Podczas przerw mijamy właśnie ten obraz. Zatrzymujemy się i zwracamy się do niej w krótkiej modlitwie. Po tym działy się takie rzeczy, których sama bym na pewno nie wymyśliła. Bo z tej wiary to płynie wszystko, płynie nasz duch, nasz patriotyzm, nasza relacja do drugiego człowieka, a nade wszystko miłość do Boga. Są święci, którzy zostawili po sobie mnóstwo dzieł, literatury, materialnych przedmiotów. Siostra Julia należy do tych świętych, którzy zostawili po sobie świadectwo w ludzkich sercach. To świadectwo najbardziej przemawia. Gdy przez lata zbierałam do procesu beatyfikacyjnego informacje na temat jej życia, tym informacjom towarzyszyły mikroemocje świadków jej życia i męczeństwa. To niezwykła kobieta. Z ran dzieciństwa, z sieroctwa uczyniła lekarstwo, by leczyć innych, tych najbardziej pokrzywdzonych. To właśnie ona została nazwana matką sierot. Młoda dziewczyna, tu urodzona w Nawojowej. A kiedy to było? Koniec XIX wieku. Do tej pory stoi dom, w którym przyszła na świat, to stara organistówka. Była drugim dzieckiem z pięciorga dzieci Michała i Marianny. Od dziecka towarzyszył jej śpiew, radość, ale bardzo szybko to się skończyło. W wieku 10 lat nie miała już ani ojca, ani matki. Rodzeństwo zostało oddane na wychowanie przyjaciołom ojca, dwóch braci. Kontakty urwały się. Młodsza siostra razem z nią trafiła do wspólnoty sióstr dominikanek. Została przygarnięta i przez kolejne 7 lat była tu, w tym miejscu wychowywana. Tak dzisiaj, patrząc na dom, który stoi niedaleko klasztoru, postawiłam sobie takie zwyczajne pytanie, co czuło to dziecko, które codziennie wychodząc przed klasztor widziało swój dom rodzinny, dom, w którym mieszkali już obcy ludzie. To na nowo były rozdrapywane rany. Jak to się stało, że ta młoda dziewczyna z tych ran uczyniła po prostu zwyczajne lekarstwo? Siostra Julia w bardzo młodym wieku przerywa szkołę nauczycielską, seminarium nauczycielskie w Nowym Sączu i w czasie trwającej I wojny światowej wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek. Tam, jako siostra Julia Rodzińska, rozpoczyna edukację zakonną, a potem edukację zawodową. Przebywa przez pewien okres czasu w Mielżynie, na kujawskiej ziemi, gdzie opiekuje się sierotami wojennymi z Mińska Mazowieckiego. Równocześnie kończy seminarium nauczycielskie, zdobywa wykształcenie ochroniarskie. Jest wysłana przez generalną do Rawy Ruskiej, gdzie w mozaice kresowej uczy dzieci żydowskie, rosyjskie, uczy dzieci grekokatolickie. Nieważne, dla nich staje się matką. A potem przez kolejnych ponad 20 lat przebywa w Wilnie. Pracuje w trzech szkołach. 41, 20 i w szkole numer 25. Najczęściej pełni funkcję kierowniczki. Opiekuje się też dziećmi ulicy. To dla dzieci pozbawionych opieki, dla dzieci, które są przyprowadzane z policji, organizuje pierwsze półkolonie. 350 dzieci przez 2 miesiące ma co jeść, ma gdzie spać. Ma prawdziwe dzieciństwo. To dla nich kupuje dom wypoczynkowy, by te dzieci doświadczyły tego, czego dom nie dawał.
O dziwo, te dzieci, które sprawiały trudności w policji, które były trudne na ulicy pod opieką siostry Julii, stawały się dobre. W sierocińcu siostry Julii dzieci mogły jeść o każdej porze. Najważniejsze, żeby nie czuły głodu. To ona zmusiła władze Wilna do dofinansowania takiej inicjatywy, by te dzieci nazywane bidulami, dzieci sierocińców, nie chodziły ubrane na czarno, z daleka były rozpoznawalne, tylko na kolorowo. Każde dziecko było osobnym światem, inne uczesanie, inne ubranie. Gdy sprawdzałam dokumenty źródłowe, okazało się, że tak naprawdę tylko u sióstr dominikanek, w tym sierocińcu prowadzonym przez siostrę Julię, żadne dziecko przez ponad 20 lat nie umarło. Nie było przypadku gruźlicy. Dzieci nie miały wszawicy. Dzieci nie były hospitalizowane. Dlaczego? Bo była jak matka. I tak ją nazwali mieszkańcy Wilna. Matka sierot. Tych sierot z ulicy i tych sierot, które były tam w jej sierocińcu. Siostra Julia również była poproszona, mając tylko 23 lata, o to, by pokazywała, jak się prowadzi lekcje w szkole ćwiczeń dla nauczycieli. Tam po raz pierwszy spotkała się z Michałem Sopoćko, późniejszym błogosławionym spowiednikiem świętej Faustyny. To od niego uczyła się też zasad tej prawdziwej pedagogiki opartej na wartościach płynących z Ewangelii. Gdy rozpoczęła się II wojna światowa, różne zgromadzenia straciły na terenie Okręgu Wileńskiego możliwość pracy. Siostra Julia mogła pracować w sierocińcu do 1940 roku, czyli rok dłużej niż wszyscy. A kiedy kazano siostrom opuścić sieroty, nakazała siostrom zdjąć habity. Sama to pierwsza uczyniła, by jak najdłużej przy tych dzieciach zostać, by po raz kolejny nie odczuły utraty rodziny. Ktoś donosi, że na ulicy Rossa podejmowane są jakieś działania konspiracyjne. Czy są? Źródła na ten temat nic nie mówią. Natomiast razem z siostrą Julią i trzema dominikankami jest aresztowany Hieronim Olszewski, późniejszy biskup, który taką działalność prowadził. Stąd pojawiła się w tradycji ustnej taka relacja, że prawdopodobnie siostra Julia była też zaangażowana w działalność Armii Krajowej jako łączniczka. Nie mamy innych dokumentów poza ustną relacją. Zostaje wywieziona do więzienia gestapo na Łukiszkach. Straszne więzienie. Trzy siostry znajdują celę wspólną i są inaczej trochę traktowane. Siostra Julia jest wtłoczona, nawet ksiądz Hieronim nie ma takiego reżimu jak ona, do izolatki, betonowej izolatki, w której przez 12 miesięcy, odcięta od świata, przeżywa tortury, ogromną samotność. Z tego więzienia wysłała jeden gryps, którym napisała, że bardzo cierpi, ale że wierzy w Bożą opatrzność i prosi, żeby się nie martwiono o niej, nawet w takich warunkach. Myśli o innych. Po roku izolacji bydlęcym wagonem przez 5 dni razem z innymi więźniami inteligencji wileńskiej jest wywieziona do obozu Stutthof. I ten numer staje się numerem obozowym, jako więzień polityczny. Nie jest przeznaczona do baraków tam, gdzie są Polacy, lecz do baraków żydowskich. Dlaczego? Bo razem z Żydami ma być w pierwszej kolejności skazana na śmierć, bo nie uległa presji hitlerowskiego reżimu. A co ona tam robi? Wśród międzynarodowej grupy więźniarek organizuje
modlitwę. Siostra Julia na ochotnika w listopadzie 1944 roku zgłasza się do baraku, gdzie byli wrzuceni chorzy na tyfus plamisty. Bardzo chciała przeżyć i o tym wszystkim mówiła. Ale zanim odeszła z baraku, powiedziała: wy wyjdziecie, ale ja tu zostanę na zawsze. I zgłasza się do tej części, gdzie są tylko chorzy na tyfus. 20 lutego 1945 roku z pryczy, na której leżała siostra Julia, słychać cichy szept modlitwy różańcowej. Gdy ten szept zamienił się w ciszę, to był znak, że odeszła do wieczności. Więźniarki nazwały ją aniołem dobroci. Tam, gdzie zapomniano o miłosierdziu, ona to miłosierdzie pokazywała w swoim spojrzeniu, w swoim geście, w swoich słowach. Nie ma po niej żadnych notatek osobistych, żadnych modlitw. Wszystko zawierucha wojenna, o ile było, zniszczyła. Zapisała się w ludzkich sercach. Tam zostawiła najbardziej trwały ślad. Możemy tylko po tych śladach iść i nieść miłosierdzie. Pamiętając o tym, że nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko nas przeraża, że jest ponad nasze siły, nasze wyobrażenia, że w tej ciemności jest światło, a tym światłem jest Jezus Eucharystyczny. To jest niesamowite, że świadkowie jej pobytu w więzieniu i w obozie zachowali kult Jezusa Eucharystycznego i kult do Matki Bożej Różańcowej na zawsze. Oni już nie umieli klepać pacierzy. Oni się modlili. Siostra Julia przetrwała w ich sercach i zostawiła dla nas takie wezwanie: nie bójcie się być świadkami trudnej miłości. Nie bójcie się. Ranami, które zadaje wam życie, leczyć innych. Nie róbcie z ran większych ran, lecz tymi ranami leczcie zranienia innych, bo da się to uczynić. Kiedy wstąpiłam do klasztoru, jest taki zwyczaj, że zmieniamy imię. I właśnie akurat w tym czasie postać i życie błogosławionej siostry Julii zaczynało dla nas, siostr dominikanek, mieć szczególne znaczenie, ponieważ siostra Justyna zajęła się opracowaniem i dotarciem do tego, jak wyglądały ostatnie tygodnie życia błogosławionej siostry Julii w obozie koncentracyjnym. I kiedy my, będąc w pierwszych etapach naszego życia zakonnego, wszystko chłonęłyśmy z takim ogromnym zachwytem, też nasza siostra mistrzyni opowiadała nam o błogosławionej siostrze Julii. Czytając jej życie, poznając ją, widziałam, że była to osoba niezwykle piękna, jeżeli chodzi o życie wewnętrzne. Osoba, która była blisko ludzi. Osoba, która nie tylko miała Boga w sercu i dla siebie, ale wiedziała, w jaki sposób może tym Panem Bogiem się dzielić. Pełniąc tutaj posługę roli przełożonej, spotykałam się z różnymi problemami, trudnościami. Czasami wręcz nie wiedziałam, co zrobić, jak się zachować, jaką podjąć decyzję. I też przyznam się, że nie od razu szłam po radę do błogosławionej siostry Julii. Ale były takie momenty, kiedy siedząc w kaplicy i polecając Panu Bogu te różne moje problemy, ale też i radości,
Pomyślałam sobie, dlaczego do tego wszystkiego w sposób taki bardzo realny nie zaprosić naszej błogosławionej. Każdy z nas chce, aby jego życie było piękne, aby było kiedyś święte. I tak też poprosiłam siostrę Julię, że chciałabym być taka jak ona. Nie jest to łatwe, a jednocześnie nie jest to aż tak bardzo odległe, ponieważ nie jest to postać taka bardzo odległa nam. Jest naszą siostrą. Jesteśmy w jednej rodzinie zakonnej, więc od tej pory o wiele bardziej zaczęłam zwracać się do niej z różnymi problemami. Zaczęłam bardziej świadomie też przyjmować właśnie jej orędownictwo i też widziałam owoce tego. Czasami wręcz nazywałam to małymi cudami. Kiedy szłam na krótkie spotkanie z błogosławioną siostrą Julią i po tym działy się takie rzeczy, których sama bym na pewno nie wymyśliła. Więc osoba błogosławionej siostry Julii, z racji tego, że była bardzo taką zwykłą świętą, nie wyróżniała się niczym nadzwyczajnym podczas swojego życia, jest nam o tyle bliższa i daje też możliwość naśladowania, daje też możliwość takiego zmierzenia się z tym, że nie każdy święty miał spektakularne życie. Czasami to była szara codzienność, ale właśnie ta szara codzienność może utkać piękną świętość. I tak właśnie było w przypadku błogosławionej siostry Julii Rodzińskiej. Siostra Julia Rodzińska to taki błogosławiony kwiat na wojowskiej ziemi, na którym możemy się wzorować niekoniecznie albo bez względu na jakim etapie życia jesteśmy. Jako nauczyciel często czerpię właśnie ze źródeł jej życiorysu. To mi pomaga budować codzienność, pracować z młodzieżą. Siostra Julia pokazuje, że wiara silna w Boga, miłość do Niego pozwala nam wychodzić z najtrudniejszych sytuacji i że tak naprawdę nigdy nie wychodzimy do ludzi z pustymi rękami, z pustym sercem. Ponieważ mając tą Bożą miłość w sobie, możemy zawsze ludziom ją ofiarować, tak jak ona to robiła. Spalała się dla ludzi, oświecała im drogę i dzieliła się tym, co miała najwspanialsze, czyli tą Bożą miłością, dobrocią. I kiedy jest mi tak naprawdę trudno i czasem, wiadomo, życie niesie różne sytuacje, to właśnie siostra Julia, jej przykład życia powoduje, że człowiek się zbiera, że jednak widzi, że warto, że pomimo wszystko byli ludzie, którzy przeszli jeszcze gorsze rzeczy, a wyszli z tego właśnie pełni chwały i że to jest droga, którą trzeba iść. I to daje taką siłę, taką wartość do tego, że to, co się robi, to jest dobre, że jest człowiek na właściwej drodze i że trzeba właśnie to kultywować. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Wojowej. Takie miejsce dla relaksu, dla ciała, ale również dla ducha. W tym miejscu przebywając zrodziło się wiele takich myśli, takich refleksji. Takie najważniejsze z tych myśli to jest ta, że siostra Julia czerpała siłę i moc z modlitwy różańcowej i z Eucharystii. Od jakiegoś czasu Eucharystia jest mi bardzo droga, i również modlitwa różańcowa, której się ciągle uczę. Ciągle się uczę i całe życie jakby chcę wpleść właśnie w różaniec. Taką główną myślą, która mi właśnie też na tym miejscu przyszła, że w obozie siostra Julia w takiej atmosferze wielkiej nienawiści, strachu, lęku miała wielką miłość do współwięźniarek. Myślę, że to jest taka też moja osobista myśl, że w trudnych sytuacjach
często nie umiemy właśnie zareagować miłością, serdecznością. To jest takie wielkie zadanie dla nas też na co dzień, w życiu takim codziennym, w borykaniu się z problemami naszymi, z naszymi własnymi słabościami. Powiem to sama od siebie, nie wskazując na drugich, że ciągle uczymy się, ciągle musimy stawiać sobie coraz wyższe poprzeczki i prosić właśnie świętych i naszych błogosławionych, żeby nas nauczyli przeżywać i żyć Eucharystią i modlitwą różańcową na co dzień. Mogę tu powiedzieć, że taki pierwszy mój ścisły związek z siostrą Julią Rodzińską rozpoczął się ponad 30 lat temu, kiedy uczestniczyłam w wakacjach z misjami i wtedy wylosowałam jedną ze stacji Drogi Krzyżowej. Droga prowadziła do Stutthofu, miejsce, gdzie zginęła męczeńską śmiercią siostra Julia Rodzińska. I wtedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie, tak naprawdę jest to błogosławiona, jeszcze nie błogosławiona wtedy, ale siostra, która pochodziła z Nawojowej. Ja właściwie mieszkam parę metrów od jej domu rodzinnego. Kiedy sama zachorowałam, moja mamusia przez kilka godzin modliła się przy pomniku siostry Julii Rodzińskiej. I w momencie, kiedy wróciła do domu, dowiedziała się, że ja szczęśliwie się wybudziłam od operacji. I to jest ten moment, 2010 rok, kiedy mamy jakby, i czy ja, czy moja mama, taką cześć do siostry Julii Rodzińskiej. Właściwie ona jest z nami na co dzień, rano, wieczór, w nocy. Ja już nie będę mówić o nabożeństwach, ale osobiście od siostry Julii Rodzińskiej czegoś się uczę. W tych trudnych czasach, które obecnie przeżywamy, głębokiej wiary i jak świadczyć miłosierdzie. Ja osobiście cierpliwości i miłosierdzia, która potrafiła, chociażby nawet w tym obozie w Stutthofie, nie pytała nikogo, kim jesteś, dlaczego mam to robić. Nie oceniała ludzi, ale świadczyła dobroć, miłość, miłosierdzie. I to słowo miłosierdzie jakoś najbardziej głęboko zagościło w moim sercu. I chciałabym być właśnie taka miłosierna, ale też uczę się od niej cierpliwości w tych trudnych czasach, żeby się nie zniechęcać. I jeszcze raz powtórzę, nie oceniać, świadczyć dobro. Ona nie pytała dlaczego. Robiła to, co wiedziała, że wypływa z jej serca. Dzieliła się ostatnią kromką chleba. Ja dziękuję Bogu za świadectwo także mojej mamy, która w tych trudnych chwilach tak gorąco modliła się do siostry Julii Rodzińskiej. Po dzień dzisiejszy to czyni. I nabożeństwa, które są w drugie wtorki miesiąca, ona pamięta. Tak, to jest dzień poświęcony naszej świętej, ona mówi świętej, nie błogosławionej, świętej siostrze Julii Rodzińskiej. Moim pragnieniem jest, aby więcej i gorliwiej brać to, co zostawiła nam siostra Julia Rodzińska. Jestem rodowitą parafianką z Nawojowej. Znam siostrę Julię z opowiadań mojej mamusi, która znała ją osobiście. Często tu w klasztorze przebywała. Chodziły razem do klasy z siostrą siostry Julii, Janiną, i bardzo się przyjaźniły. Błogosławiona siostra Julia, ówczesna Stasia Rodzińska jeszcze, pochodziła stąd i tutaj się siostry ją tu wychowywały wraz z jej siostrą Janiną. Pewnego razu siostra Julia już przyjechała jako siostra zakonna i moja mamusia na jej widok po prostu była zachwycona, bo widziała taką osobę uduchowioną i mówi po prostu tak jakby nie stąpała po ziemi. W naszej parafii bardzo się rozwija w tej chwili kult do błogosławionej siostry Julii. Mamy codziennie przed wieczorną mszą świętą różaniec z wezwaniem do błogosławionej siostry Julii.
bardzo dużo doznałam łask od siostry Julii. Takich nie na zewnątrz, ale takich duchowych. Znajdujemy się gościnnie w domu rodzinnym Stanisławy Rodzińskiej. Jesteśmy Stowarzyszeniem Nawojowska Grupa Wsparcia, która działa na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu całej gminy Nawojowej. Wspólnie z siostrami dominikankami założyliśmy grupę, która właśnie działa prężnie w Nawojowej. I teraz realizujemy projekty, które mają za cel rozsławić imię błogosławionej siostry Julii Rodzińskiej. Cieszymy się, że jest nie tylko patronką szkoły, ale przede wszystkim taką opiekunką, powierniczką naszych rodzin, naszych dzieci. Bardzo często zwracamy się do niej z prośbą, z modlitwą. Wspólnie z siostrą wykonaliśmy tutaj podział jak gdyby tych izb na okresy z życia błogosławionej siostry Julii Rodzińskiej. Właśnie pod tą strzechą przyszła na świat nasza błogosławiona siostra Julia w sąsiedztwie naszego domu i takim głównym mottem, myślą, a jednocześnie też zamysłem tego projektu było to, żeby jak gdyby odkopać na nowo pamięć o błogosławionej siostrze Julii. I dom, w którym jesteśmy, tak jak powiedziała pani Małgosia, jest dla nas miejscem bardzo ważnym. Jest miejscem, które staramy się na nowo jak gdyby otaczać taką już większą pamięcią połączoną ze świadomością, kogo Nawojowa ma. Wiemy, że siostra Julia ze szczególną troską, miłością otaczała dzieci niepełnosprawne, dzieci chore, dzieci pozbawione rodziny w sierocińcu i w związku z tym ten projekt też był do takich dzieci kierowany, a przez te dzieci do szerszego grona. I w tym domu rzeczywiście, tak jak wspomniała pani Małgosia, zostały te miejsca, pomieszczenia poszczególne podzielone po to, żeby bardziej dotrzeć z poszczególnymi etapami życia błogosławionej siostry Julii Rodzińskiej. I mamy miejsce jak gdyby takiego życia codziennego, czyli kuchnia, która jest wypełniona obrazkami dzieci przedstawiające błogosławioną siostrę Julię, tak jak one ją widzą. Jest miejsce takiego pokoju dziennego, w którym jest pianino, dlatego że też dom, w którym jesteśmy, nosi nazwę organistówka, dlatego że ojciec błogosławionej siostry Julii właśnie był organistą. I w tych miejscach można niejako przejść przez życie błogosławionej siostry Julii Rodzińskiej i udostępniając ten dom, chcemy, żeby przez to właśnie pod tą strzechą móc spotkać się, móc pobyć z siostrą Julią, po to, żeby wyjść z tego domu i być bardziej otwartym na innych ludzi, a jednocześnie też być bardziej uduchowionym tym, co zrobiła błogosławiona siostra Julia przez całe swoje życie. Rodzina moja od lat przyjaźni się z rodziną Rodzińskich. Mój dziadek i ojciec siostry Julii Rodzińskiej pracowali razem tutaj w parafii Nawojowa. Ojciec siostry Julii był organistą, jak wiadomo, a mój był kościelnym, czyli już ta przyjaźń się zawiązywała od młodzieńczych lat siostry Julii i moich później. I później już jako brata Juliana, czyli brata siostry Julii, syn Stanisław, który mieszka w Krakowie, od lat 50. przyjaźnimy się z nim. Ten obraz, który jest na ścianie, miał za zadanie wymalować bratanek siostry Julii Stanisław. Jak przyjeżdżał, to chodziliśmy
jak zaczął się kult już tutaj w Nawojowej Siostry Julii, no to przyjeżdżał, to żeśmy zawsze szli i na cmentarz, i do figury tutaj Siostry Julii, spacerowaliśmy i zawsze się zapalało świece. Rozmawialiśmy o właśnie to, co przeszła siostra Julia w obozie i cała historia rodziny była poruszana i w ogóle. Błogosławiona siostra Julia Rodzińska jest naszą błogosławioną, ponieważ stoimy na ziemi, po której niegdyś kroczyła. Z okien naszej szkoły, a także mojego domu, bo mieszkam zupełnie blisko, widać jej dom, czyli tak zwaną organistówkę, w której się wszystko zaczęło. Siostra Julia tam dorastała, uczyła się kochać i przebaczać i patrzyła na miłość swoich rodziców. Tam doświadczała Bożego działania. Tata siostry Julii był organistą w naszym kościele. W nim mała Stasia chowała się, aby móc słuchać organowej muzyki. Ten talent otrzymała i wykorzystała do pracy z dziećmi. Po tragicznych doświadczeniach śmierci jej rodziców, Stasia i jej młodsza siostra zamieszkały w klasztorze sióstr dominikanek, gdzie zostały na zawsze. Jezus powołał Stasię do życia konsekrowanego. Dziś siostra Julia Rodzińska patronuje naszej szkole, ale też osobna z każdemu z nas. Kiedy wchodzimy do szkoły, ona staje się dla nas prawdziwym orędownikiem. Podczas przerw mijamy właśnie ten obraz. Zatrzymujemy się i zwracamy się do niej w krótkiej modlitwie, prosząc ją o potrzebne łaski i o to, abyśmy tak jak ona, z odwagą i radykalnością potrafili głosić prawdę oraz żyć w bliskości z Jezusem. Nawojowska błogosławiona, Julia Rodzińska już od najmłodszych lat Bogiem wypełniała cały swój świat. Najważniejszy był dla niej Pana głos, dlatego w Jego ręce powierzyła swój los. Doprowadziło ją to do pięknego wyboru, jakim było wstąpienie do klasztoru. W swojej posłudze bliźnim służyć chciała, dlatego całe swoje serce im oddała. Zawsze z radością dzieci o Bogu uczyła, sprawiała, że wiara się w nich rodziła. Za tę naukę przyszło jej wiele zapłacić, dostęp do sakramentów i wolność stracić. W więzieniu najbardziej przez brak Eucharystii cierpiała, ponieważ to z niej siły do codzienności czerpała. Tęskniła za boskim chlebem, który przemienia, i zupełnie życie człowieka odmienia. Mimo to siostra Julia się nie poddawała. Każdego dnia na modlitwie z Bogiem rozmawiała. Z okruchów chleba różaniec zrobiła i nieustannie o wytrwałość prosiła. Będąc w obozie, innym więźniom pomagała. W każdej chwili swą dobrocią i troską otaczała. Gdy gasła ich nadzieja, dodawała zaufania i wciąż uczyła bezgranicznego oddania. Świecę wiary cały czas na nowo rozpalała, tam, gdzie już dawno płonąć przestała. Podczas choroby bez opieki ich nie zostawiła, przez co swoje życie w piękny sposób poświęciła. Błogosławiona Julia pokazała, jak dojść do świętości, będąc świadkiem ogromnej Bożej miłości. Nigdy bliźniego nie zostawiała w potrzebie, dlatego teraz wraz z aniołami jest w niebie. Siostra Julia potrafiła się dzielić chlebem. Była takim światłem wiary w tym wszystkim, co wiemy, co nie było łatwe. I tak się zastanawiamy, czy właśnie chleb błogosławionej Julii i świeca, różna świeca, ale świeca ma to do siebie, że świecąc innym, przyświeca, sama się spala.
I chcielibyśmy, żeby właśnie tymi atrybutami błogosławionej Julii był chleb i świeca. Z młodzieżą, z dziećmi, desem robimy świece, właśnie to są tutaj formy, kolory i są różne świece, które chcemy, żeby były atrybutami błogosławionej Julii.